Dzień dobry, oto witajcie w kolejnym vlogu. Ja właśnie wróciłam z zakupów z Biedry, ponieważ dzisiaj zapadła bardzo szybka i spontaniczna decyzja, że zamiast obiadu robimy sobie grilla. Co prawda pogoda nam jak na razie nie dopisuje, bo pada, ale z tego co sprawdzałam na telefonie, to ma padać do 14, czyli jeszcze 5 minut. Mam nadzieję, że się chociaż trochę wypogodzi, żeby można było posiedzieć na polu. Pokażę Wam zakupy z Biedry i za chwilę gonię do jubilatki, bo nie wszystko kupiłam. Oczywiście jak grill, to musi być sałatka, więc kupiłam taki miks sałat z roszponką, pieczary, bo będę robić szaszłyki, ale strasznie duże, ale nie było mniejszych. Jogurt naturalny, pokażę Wam przepis na bardzo dobrą surówkę z kalafiora, będę robić ją w termomiksie. Młoda cebulka, której zapomniałyśmy kupić, papryka na szaszłyki, tutaj na kolację bułeczki, feta pół tusta i tutaj jest tak, cytryna potrzebna właśnie do surówki z kalafiora, no i oczywiście chlebuś, a teraz parasolka w rękę i gonię do jubilatki po resztę rzeczy. Ale namieszałam, mówiłam do Was, że idę do jubilatki, nie do jubilatki, tylko do delikatesów centrum. Moja mama zażyczyła sobie kaszankę, niestety nie było na sztuki, były pakowane, więc kupiłam całe opakowanie. Patyczki do szaszłyków, zaraz Wam sprzedam bardzo fajny patent, żeby patyczki się nie paliły na grillu. Może znacie, może nie. Widelce, bo nikt tego nie będzie później mył, tylko stawiamy po prostu na plastik i potem wszystko do śmieci i z głowy. Także widelce, plastikowe talerzyki i jeszcze kupiłam, bo mnie mama poprosiła, ciasto z galaretką i z truskawkami. I tutaj jest biszkopt, krem i galaretka, ale muszę go wstawić do lodówki, bo jest po prostu w mieszkaniu jeszcze ciepło po tych upałach, ale podobno tylko 2 dni ma być tak jak dzisiaj i potem znowu temperatura do góry. Dobra, biorę się za ogarnianie grilla. Moja mama właśnie mi powiedziała, że patyczki na grillu się nie paliły, to trzeba je namoczyć w wodzie. Tutaj namoczyłam już kilka, ponieważ brakło nam, więc musiałam kupić, więc teraz namoczę kolejną partię. Pokroję sobie warzywa, paprykę, cebulkę, pieczarki i za chwilę będziemy nabijać. Operator właśnie skończył przygotowywać szaszłyki. Jeszcze nam tutaj patyczki zostały, dlatego nie będziemy ich wrzucać, tylko za chwilę je położę na ręczniku papierowym i słuchajcie, włożę je do szklanki, nie do woreczka, tylko do szklanki, one wyschną. A jak będziemy znowu palić grilla, na pewno jeszcze będziemy zanim wyjedziemy, to wtedy je ponownie namoczę i na pewno się przydadzą po raz kolejny. A szaszłyki naprawdę pachną przepięknie. Dzisiaj moja kolej obrabiania mięsa, Dominik był zajęty, składał film, więc ja pokroiłam kurczaka. Sałatka z fetą już gotowa, a ja teraz zabieram się za surówkę z kalafiora. Mówiłam Wam przed chwilą, że jest przepyszna, moja ulubiona. Jeszcze bardzo dobra jest z białej kapusty. Ja będę korzystała oczywiście z przepisu i z najlepszej maszyny na świecie, czyli Thermomix. Na pewno te osoby, które mają, to sobie chwalą, bo moja mama już naprawdę bardzo długo. To jest chyba pierwszy Thermomix, który pojawił się na rynku. To jeszcze ten stary model. Nie ten nowszy, bo ten nowszy się różni. I tutaj będę potrzebować połówkę średniego kalafiora, jedno jabłko, jedna mała cebula, pęczek natki pietruszki. Nie mamy, mamy mrożony, ale nie wiem czy dodam, bo boję się, że po prostu będzie zawodnista. No zobaczymy. Sok z połówki cytryny. Kolejny składnik, no to oczywiście miód lub cukier. Po miód muszę zejść do piwnicy. Szczypta soli, pieprzu do smaku. I jedna, druga kubka jogurtu naturalnego. Także kalafior tutaj już przygotowany. Wczoraj byliśmy na rynku i pan, słuchajcie, sprzedawał kalafiory. Już były troszeczkę takie czarne, ale nam pokazał jak to wyczyścić i mówi, że woli sprzedać na zasadzie płacimy za jednego, a drugiego dostajemy gratis, bo to po prostu temperatura zrobiła swoje, a ostatnie dni były bardzo, bardzo gorące, wspominałam Wam. Także zrobię chyba na 2 tury, zrobię z jednej połówki i za chwilę zrobię z drugiej połówki, pojadam kalafiora przepyszny. Dobra, zabieram się, bo już operator grilla rozstawia, szaszłyki gotowe, więc brakuje tylko surówki i mnie na polu. Składniki już w środku, zaraz odpalę maszynę i będzie pyszna, pyszna surówka. Szybko się przebrałam, bo byłam w sukienerce po domu, bo słuchajcie, 20 minut temu dostaliśmy telefon, że będziemy mieć gości. Więc ubrałam tą żółtą sukieneczkę, którą nosiłam w tamtym roku. Ona jest z mango, jest naprawdę super, fajnie podbija też opaleniznę. Włosy związane, ponieważ biegam, pole, dom, wynoszę, przynoszę, a jest tak duszno w mieszkaniu. A Lili nie śpi jak na złość i nie jestem w stanie nawet otworzyć szeroko okien. Tutaj w dachu też nie otwieram, ponieważ boję się, że wskoczy na parapet
i złapie się framugi i wyjdzie. Więc tak, makijaż standardowy, chyba, a nie, mam kilka nowości, ale to wam pokażę może w holu, wiem, miałam go nagrać już jakiś czas temu, ale ciągle brakuje mi czasu. I na ustach będę miała pomadkę Lolita, to jest pomadka matowa od Kat Von D, jest przepiękna. A na nogach hawajanasy i chyba tak zostanie, bo biegam podwórko dom, więc w hawajanasach najwygodniej. Nie wiem, czy będę jeszcze vlogować, czy nie będę, czy nie połączę dwóch dni w jednym vlogu. Zobaczymy, wiecie jak to jest, goście i tak dalej i grill. Ale dzisiaj Lili będzie miała wyżerę świeży dol, zresztą nie tylko Lili, bo Tajfun też dostanie, bo jak gotujemy Lili to i jemu również, także, ale to później. Teraz mamy już gości, więc ja szybko zaniosę jeszcze ciasto na stół. Operator był kupić browarka, więc browarka do lodówki i uciekam. Dzień dobry, dzień drugi vlogowania i dzisiaj z wami się witam nie pięknym słońcem, ale brzydką deszczową pogodą. Zabieram się za odkurzanie. Zobaczcie co się dzieje, no tak strasznie pada, taka typowa barowa pogoda. Dzisiaj Weronika się obudziła i mówi tak: o, mamy pogodę jak w Irlandii, deszcz cały dzień. Ale podobno od środy już wysokie temperatury i wraca piękne, ciepłe i gorące lato, więc na pewno będziemy korzystać z basenu. Będzie dużo filmów, tak Myszko? Tak, Wera układa puzzle. Tutaj już część moich zakupów. Byłam też kilka dni temu w Galerii Rzeszów. Byłam w sprawach takich prywatnych w Rzeszowie i przy okazji jeszcze odwiedziłam galerię, kupiłam kilka rzeczy, ale nie będę wam pokazywać, bo to wszystko się pojawi w osobnych filmach. Też udało mi się kupić jedną rzecz, to jest właśnie torba. Jedną rzecz, na której bardzo mi zależało. Szukałam w Dublinie, niestety nigdzie nie znalazłam, a udało mi się kupić w Polsce. Ale dobra, nie o tym mowa. Chciałam wam pokazać pojemnik, który kupiłam w Wybiedrze za dychę. Pojemnik plastikowy na suchą karmę dla kotów. Chyba były też z psiakami, tak mi się wydaje. Ja w tamtym roku kupiłam metalową puszkę, ale ta puszka się pokrzywiła. Nie mogliśmy jej zamknąć. Koniec końców, słuchajcie, ja tą puszkę wyrzuciłam, a Lili miała karmę w takim pojemniku plastikowym, ale z Ikei. Ale jak zobaczyłam ten pojemnik w Wybiedrze, stwierdziłam, no nie, muszę jej kupić. Zresztą 9,99 to też cena bardzo przystępna. Pojemnik plastikowy i na pewno o wiele lepiej się sprawdzi niż puszka metalowa, którą kupiłam w tamtym roku. A jeżeli będziecie, no słodziutki, będziecie w Biedrze i zobaczycie puszki i właśnie plastikowe pojemniki, nie kupujcie puszek, tylko właśnie kupcie ten plastikowy pojemnik, bo puszka po prostu bardzo szybko wam się zdeformuje. My zaraz wychodzimy, a ja doszłam do wniosku, że nagram wam outfit. Odgłosy, które słyszycie, to są płyty, jak Weronika chodziła do przedszkola, no po prostu wspominamy, jak miała 3 lata, a była aparatką, nie miała takie gadane, zresztą do tej pory ma. W każdym razie bardzo lubię też nagrywać outfity tutaj w przedpokoju moich rodziców, ponieważ jest okno w dachu i jest fajnie jasno, bo u nas w przedpokoju jest ciemno i rzadko to robię, więc na urlopie wykorzystam to lustro na maksa. Więc tak, na sobie mam bluzeczkę, którą kupiłam przed wyjazdem w Primark. Ona jest w różowo-białą kratę, jest super. Dziewczyny, jak macie możliwość i dostęp, to sobie kupcie, bo jest naprawdę bardzo fajna. Super wygląda z shortami, świetnie wygląda z jeansami, tak jak ja właśnie mam tutaj boyfriendy, także polecam wam. Spodnie moje ulubione i też mnie często o nie pytacie, to są jeansy z Abercrombie, różowe sandałki z René Shoes i do tego wszystkiego jeszcze będę miała oczywiście moją torebkę, tym razem coś większego i wzięłam sobie torebkę Prady. Także ja zmykam, operatora zaraz poganiam, bo on jeszcze siedzi przed telewizorem i ogląda. Z wami się już żegnam. Mam nadzieję, że ten dwudniowy vlog wam się spodoba, ale tak będę robić. Jak po prostu nie będę miała możliwości nagrywać albo coś się wydarzy, to po prostu będę łączyć dwa dni w jednego vloga, bo wiem, że też dłuższe vlogi lubicie. Także buziaki i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Thank you.